Cześć, tu Kinga, witam Was na moim kanale Ekokreatywna. W dzisiejszym filmiku wreszcie po 2 tygodniach udało mi się chociaż na chwilę wyjść z domu. Musiałam załatwić kilka zaległych spraw, iść do lekarza przy okazji, zrobić jakieś zakupy. No i postanowiłam, że skoro już wyszłam pooddychać, to również załatwię jakieś zakupy. No i zajrzałam do paru lumpeksów, które akurat miałam tam po drodze, byłam w Krakowie. No i mimo, że jeszcze naprawdę nie jest zbyt dobrze i mam pewne badania teraz do zrobienia, bo okazało się, że nie jest to taka zwykła infekcja, tylko coś tam się dzieje z moim oskrzelem dziwnego. W związku z tym, że nie jestem w tej fazie już takiej zarażania, jedynie jest to jakiś przewlekły problem, no stwierdziłam, że jednak muszę jakoś funkcjonować, oddychać i wiecie, no nie da się w nieskończoność prowadzić takiego trybu życia, że siedzisz zamkniętym w domu. No i dzisiaj będzie efekt tych drobnych, naprawdę krótkich zakupów. Byłam na drobnej wyprzedaży w Vive Profit w Krakowie i naprawdę piękne rzeczy udało mi się kupić. Naprawdę superowe kowbojki, a wiecie, kowbojki są jedne z najmodniejszych butów tego sezonu. Kupiłam piękne żakiety jakościowe, między innymi od Massimo Dutti, ale też innych renomowanych marek, super kurtki. Także naprawdę udało mi się zrobić super zakupy i pokażę Wam fajne stylówki z tymi rzeczami. Pokażę Wam też kilka rzeczy takich wyprzedażowych, które są związane z tematem. Nawiązałam tutaj do tego, co będę pokazywać, więc te rzeczy będą trochę tańsze. Będziecie mogli też napisać oczywiście do mnie, jak zwykle w ich sprawie, na maila modaekokreatywna@gmail.com. No i tutaj zobaczcie, takie krótkie przebitki pokazuję Wam właśnie, jak kupowałam rzeczy w Vive Profit. Dałam sobie taki limit tych wszystkich zakupów godzinę, no i prawie się udało. Było z niewielkim hakiem, ale też naprawdę nie mam aż tyle energii, powiecie, po tak długim siedzeniu w domu, więc musiałam się oszczędzać, więc zakupy też nie są jakieś ogromne. Ale coś tam jest i coś naprawdę super jakościowego. Jak widzicie, tam mierzyłam sporo rzeczy. Naprawdę się bardzo śpieszyłam, mimo że były kolejki do tej przymierzalni. Niektóre rzeczy już przy lustrze przymierzałam, żeby oszczędzić czas, żeby nie stać w tym sklepie tak długo. No i oczywiście zobaczycie shortsy z tych zakupów później na moich mediach społecznościowych eko.kreatywna, Instagram oraz Facebook. Tymczasem bardzo Was proszę, jeżeli spodobają się Wam moje filmy, to dajcie polubienie koniecznie i zasubskrybujcie kanał. Niezmiernie w ten sposób mi pomagacie. Bardzo mi zależy na rozszerzeniu zasięgów tego kanału i też chciałabym, żeby coraz więcej ludzi kierowało się ekologią i jakimś takim własnym dobrostanem, dobrymi składami w ubraniach. Myślę, że ten kanał w tym pomaga, więc pomóżcie. Lecimy, kochani, do konkretów. No to lecimy. Słuchajcie, zacznę od sukienki, którą kupiłam dla siebie. Jest to ta sukienka, którą mam oczywiście na sobie. Jest to taka sukienka tuba. Ostatnio mówiłam Wam w filmiku o trendach i czy trendy niszczą nasz styl. Właśnie o tym, jak wybierać te rzeczy. I tu Wam pokazuję przykład sukienki, która jest w trendach, bo teraz te sukienki tuby, takie ściągaczowe, zawsze na te jesienno-zimowe sezony są modne. Znaczy zawsze, ostatnio są modne. I bardzo, bardzo spodobał mi się kolor i zobaczcie, to jest właśnie taka moja kolorystyka. Jeżeli ta sukienka byłaby na przykład beżowa, czy kremowa, czy jakaś taka neutralna, czarna, to w życiu bym jej nie kupiła, ale ten kolor, połączenie tego różu z tym czerwienią, z tym takim lekkim bordo, mega mi się spodobał i wiecie co? Jest bardzo praktyczna, jest bardzo wygodna. Tak jak ja mówiłam, ja muszę mieć wygodne rzeczy, żeby pasowały do mojego stylu życia. Ona się rozciąga, tu Wam trochę groteskowo pokażę, ale naprawdę jest bardzo, bardzo wygodna i głównie składa się z wiskozy. Jest to chyba z mango sukienka, o ile dobrze pamiętam. Naprawdę super i też właśnie tak jak ostatnio w filmiku Wam mówiłam, zawsze przemyśliwuję, czy ta sukienka sprawdzi się w mojej szafie, bo wiedziałam, że do mojego trybu życia będzie super. Oczywiście wiadomo, trzeba zadbać o płaski brzuszek do takiej sukienki, bo jak widzicie teraz trochę przy chorobie jest u mnie z tym ciężko, po antybiotyku już wcześniejszym mam jeszcze trochę takich różnych sensacji, więc no nie jest tak super, super, super idealnie, ale będzie lepiej. No i oczywiście do tej sukienki w zimie zazwyczaj będzie coś noszone, na przykład kardigan, który tutaj Wam pokazuję z takich wcześniejszych zakupów z Zary. On jest w takim stylu retro, ale ma w sobie też właśnie dużo różu i czerwieni, różne wzorki. Włożyłam do tej sukienki wysokie kozaki, bo wiecie co, tego typu długość sukienki, to jest taka moja rada, nie pasuje do bodków, nie noście do tego bodków,
bo będzie to wyglądało, będzie to skracało nogi i będzie to niedobrze wyglądało, będzie się robił bałagan, dlatego że krótkie botki, potem kawałek rajstopy, nawet jeśli ta rajstopa będzie w tym samym kolorze, będzie to robiło taki zamęt. Dlatego do tego typu sukienki lepsze są buty, które wchodzą pod spód i po prostu wtedy nogi są wystarczająco długie, nie ma problemu. Te botki są trochę takie bordowo-czerwone, więc nawiązują bardziej do swetra i spróbowałam też kilku rzeczy na wierzch. Wiedziałam, że będzie mi pasować ta sukienka, bo mam dużo rzeczy w tej kolorystyce. Na przykład kurtka puchowa, taka włoska, którą bardzo lubię na zimę. Będzie się super sprawdzać właśnie na zimę do kozaków. Mam też, spróbowałam też ten ostatnio mój ulubiony taki żakiet w szkocką kratkę z wiskozą. I ten żakiet też jest bardzo uniwersalny, jest długi, więc przysłania też tutaj, na przykład jakbym szła do pracy, to nie muszę tutaj epatować tymi kształtami, prawda? Tylko wkładam taki żakiet, nawet luźno rozpięty, nie muszę się przejmować, czy ktoś się przygląda moim kształtom, czy mi gdzieś brzuszek wystaje, czy nie. Po prostu sobie zarzucam żakiet. Można też włożyć na wierzch jeszcze płaszcz na przykład. Może nie do tego żakietu, bo to już będzie za dużo, ale na przykład do tego kardigana plus płaszcz, taki właśnie jak kiedyś co mówiłam, w stylu etro. I on też ma podobną kolorystykę, ma w sobie i czerwień, i róż, i różne takie tego typu odcienie. I wydaje mi się, że wygląda też spoko. Także ja naprawdę mam do czego nosić tą sukienkę. I tutaj jest dość spory dekolt i ja troszkę zmniejszyłam go, wkładając taki sportowy stanik pod spód w kolorze bordo i bordowy pasek. No i myślę, że w ten sposób już się to trochę broni, nie jest przesadny ten dekolt, jest tylko trochę dekoltu, można sobie tutaj jeszcze jakąś apaszkę wywiązać, gdyby ktoś nie lubił aż tak eksponować dekoltu. Ja uważam, że akurat już teraz ten dekolt nie jest za duży, natomiast no jak bez tego biustonosza to rzeczywiście był za duży, zwłaszcza do pracy, więc no ja bym tak się nie ubrała. No, ale tymczasem no właśnie tak ta sukienka wygląda i jestem bardzo zadowolona, że udało mi się ją kupić, bo była trochę wyprzedaż, więc nie była to cena typu 50 zł czy 60 zł, tylko tam coś taniej było. Słuchajcie, do tej sukienki mierzę Wam płaszcz, który jest za duży na mnie, ale bardzo mi się spodobał. Jest to płaszcz od marki Galery w rozmiarze L i rzeczywiście to jest L-ka, jest na mnie sporo za duży. Piękny, przeciwdeszczowy taki płaszczyk z takiego ortalionu przeciwdeszczowego i w środku ma bardzo fajną, taką bawełnianą podszewkę we wzór Burberry, ale różowy. Bardzo fajny płaszcz, słuchajcie. I w ogóle wcale nie jest aż tak sztuczny, to nie jest jakiś nylon, tylko 55% bawełny w wierzchnim materiale jest, reszta poliester i podszewka jest 100% bawełniana, właśnie ta kratka, którą tu widzicie. Także bardzo, bardzo fajny. Oczywiście jest na mnie duży, więc no nie oddam sprawiedliwości temu płaszczykowi, ale na kogoś w rozmiarze L cudowna rzecz w pięknym, takim rozświetlającym kolorze i bardzo fajnej jakości. Także naprawdę no płaszczyk się mega udał. Piękny jest moim zdaniem i jak nowy. To teraz pokażę Wam perełkę, którą upolowałam teraz właśnie święcą triumfy kowbojki. No i kupiłam krótkie kowbojki w rozmiarze 37. Ja mam trochę tego typu w tym kolorze butów, więc nie jestem pewna, czy będę sobie je zostawiać, ale patrzcie, jakie piękne te kowbojki. One są takie do kostki, do bordowych rajstop ideal. Pokażę Wam może z bliska. Oczywiście skóra zamszowa, podeszwa skórzana. Tu mają taki jakby złoty pasek. W środku skórzane, marka Mace, no śliczne kowbojki, to jest wszystko skórka, słuchajcie, bardzo mięciutka skórka, mega wygodne kowbojki, nie za duży obcas, tu jest jakieś 4 cm, może 4,5. Idealny, naprawdę świetny stan. Także pokazuję Wam te kowbojki teraz szybko jeszcze w jakichś takich stylówkach. Będą one występowały z rzeczami, które zobaczycie dzisiaj, a nawet w kolejnym filmiku, bo zakupy z innego sklepu nie z Vive Profit zobaczycie właśnie w kolejnym filmiku i będą w nim też, od razu zapowiadam, stylizacje w kratkę. Dużo stylizacji w kratkę, ale dzisiaj też będą. Słuchajcie, kolejna rzecz, która jest naprawdę super jakościowa. Żakiet z bawełnianego sztruksu, jasno-różowy od Massimo Dutti, rozmiar 36. Myślę, że na 38 też byłby spoko. Chyba że, no, chyba, że ktoś miał może jakiś bardzo duży biust, no to wtedy może być troszkę wąski, ale to trzeba mierzyć.
taki właśnie super dłuższy żakiet i już jest to żakiet teraz w tych nowszych trendach, czyli lekko taliowany. No naprawdę piękny, patrzcie jaki piękny jest ten sztruks. Cudowny kolor, taki pudrowy, nie jest jakiś jaskrawy. No wiadomo, no Massimo Dutti ma dobrą jakość, więc tutaj nie ma to tamto. Ja go trochę przeprasowałam, mam nadzieję, że oczywiście podszewka z wiskozy, bawełna, no piękny żakiet. Pokazuję się Wam w tym żakiecie do mojej takiej sukienki, którą też będę na końcu Wam przypominać, bo będę ją odsprzedawać. Idealny kolor, słuchajcie, jakby ktoś miał eskę i taki nie za wysoki wzrost, to ta sukienka z wełny od Mango i żakiet od Massimo Dutti stanowią parę idealną w cudownym kolorze. Do sukienki wrócę, bo powiem Wam, dlaczego ją odsprzedaję, bo naprawdę jestem zakochana nadal i w materiale, w tej wełnie, i w kroju, i w kolorystyce tej sukienki, jest przepiękna. No ale wracając do żakietu, no taki żakiecik przepiękny mam dzisiaj dla Was. Upolowałam, udało się. Pokażę Wam pokażę Wam teraz kurtkę, przepraszam, która jest świetna. Page One Active i to jest taka kurtka soft shellowa z puchem. Ma kaptur i przód taki puchowy, więc to jest coś takiego faktycznie, jak się ubierzemy na sportowo albo tak półsportowo i sobie gdzieś wyjść tak w jesieni, jak jest pogoda taka jeszcze średnia w październiku, super idealna kurteczka, można iść w niej na zakupy, bardzo wygodnie, można sobie wziąć gdzieś na wycieczkę, na przykład jeszcze pod inną przeciwdeszczową kurtkę, jako taki docieplacz. Może ona jest dość wąska, więc może stanowić też taki docieplacz pod narciarski strój. No mega fajna kurtka, patrzcie jaka, no w idealnym stanie. W ogóle totalnie jest niezniszczona. Patrzcie. Piękna i bardzo ładny, taki bardzo ładny odcień kremowego koloru, w którym jest mi dobrze. Pokażę Wam tą kurtkę do kremowych spodni, które już wiele razy pokazywałam, i do jedwabno bawełnianej takiej koszulki sportowej. I do kowbojek, które nie wiem dlaczego jeszcze nie zeszły z mojego sklepu, a już mam je bardzo dawno. Teraz są bardzo modne, więc może ktoś się załapie. Będą one dobre na rozmiar 39, chociaż z tyłu pisze 40, ale one mają wąskie czubki. W związku z tym dlatego uważam, że będą to buty dobre na rozmiar 39, bo mnie nie lecą z nogi. Ale no, ale to też dlatego właśnie, że jak mówię, te czubki, ale nie lecą, bo są do kostki, natomiast no nie chodziłabym, bo jednak są za luźne. I one, słuchajcie, są teraz za 50 zł tylko, patrzcie jakie super. Tutaj są takie minimalnie już przerzucone, ale to po prostu od słońca, no niestety. Natomiast wygląda to bardziej po prostu teraz jak kremowy kolor, nie są takie śnieżno-białe, tylko kremowe. No i za 5 dych, słuchajcie, odsprzedaję, bo bardzo długo już są, one są ze skóry naturalnej, Mango firma, wszystko to jest skóra tutaj. I naprawdę bardzo dobry stan, jedyne to mają takie od dotykania do innych butów, bo to są lakierki, takie kropeczki, które i tak się Wam by zrobiły po dosłownie kilku razach włożenia takich nowych butów, więc uważam, że jak ktoś ma taki rozmiar i szukał takich jasnych kowbojek teraz, mega modne buciki. Także zapraszam Was oczywiście. Co dalej? Słuchajcie, kolejny piękny żakiet super firmy Gary Weber. Śliczny żakiet, on jest w bardzo ciemnym granacie z takim czerwonawym bordo i kremem. Bardzo modny, słuchajcie, zobaczcie, tam wklejam Wam teraz przebitki z pokazu Chanel i właśnie w ogóle wzór teraz, który też Dior promował w jednej ze swych kolekcji, ale właśnie takie kołnierze teraz miało Chanel na swoich najnowszych pokazach, więc w ogóle krój mega modny tego żakietu. Piękna kolorystyka, naprawdę jest w bardzo dobrym stanie i też ma fajny skład. Tutaj ma takie bardzo fajne też jakościowe granatowe obszycia tych kieszeni. No, no świetna rzecz i jest taki przyjemny, bo nie jest jakiś gruby i sztywny, tylko taki właśnie fajny, cienki materiał, znaczy cienki jak na tego typu żakiet, bukle oczywiście. Już Wam powiem, to jest 42 rozmiar i rzeczywiście to jest spokojnie L-ka, bo na mnie jest sporo za duży. 35% wełny. Słuchajcie, żakiet posiada 39% wełny, więc naprawdę spoko skład. No i marka bardzo dobra, bardzo dobry materiał, bo bardzo dobra firma, Gary Weber to jest bardzo dobra marka. Robią jakościowe rzeczy i widać to i po kroju, i po stylu, no i po fajnym składzie
tego żakieciku, także mierzę Wam tutaj do mojej sukienki, a ja zawsze mierzę do tego, co na mnie najlepiej wygląda. Sukienka taka rozkloszowana i do tego z paskiem ten żakiet. Oczywiście możecie nosić tego typu żakiet z paskiem, właśnie to teraz jest najbardziej promowane. Takie dzianinowe żakiety właśnie Chanel miało na swoim pokazie i z pasami super to wygląda. Kolejna rzecz to piękny żakiet, znowu superowej marki, jeszcze lepszej, Patricia Pepe. Czy to jest w ogóle już taki designerski żakiet. Jest to rozmiar 36, 34, 36. Kolorystka piękna, jeżeli komuś jest dobrze w beżach. Mnie jest średnio, no ale pokazywałam się Wam nawet już ostatnio jako przykład w tym żakiecie, bo go mierzyłam wtedy i nagrałam sobie stylizację. I słuchajcie, 70% wełna dziewicza oraz 30% wiskozy posiada żakiet. Piękny jest i słuchajcie, też podszewka też jest z jakiegoś acetatu takiego, czyli z wiskozy. Cropped żakiety są teraz bardzo, bardzo modne. Jeżeli będzie na Was dobry tylko ten żakiet, macie eskę, no to jest super. On by wyglądał też rewelacyjnie do jeansów, do szerokich spodni byłby najlepszy, słuchajcie. W ogóle do takich szerokich, na przykład beżowych albo khaki spodni, albo kremowych, do nawet jasno-szarych. Wyglądałby po prostu rewelacyjnie, bo do szerokich spodni, szczególnie dla niskiego wzrostu, on by zrobił tak super figurę i nogi przedłużyłby również. Kolejna rzecz to superową kurtkę. Kupiłam same premium marki dzisiaj są. Kurtka jest od G-Lab. Te kurtki są po kilka tysięcy złotych. Kurtka ma zepsuty zamek, to od razu Wam mówię. Działają za trzaski, ale zamek sobie wymienię, bo przy takiej kurtce premium, która ma tu odpinane futerko naturalne, z super materiału, no to naprawdę warto wymienić zamek, nawet jeżeli to będzie kosztować stówę, to no odrobinę przeceny było wtedy jak byłam, więc po prostu opłaciło mi się ją kupić za kilkadziesiąt złotych i jeszcze wymienić zamek, bo naprawdę to jest super świetna jakość, kurtka na zimę ocieplana, nieprzemakalna i przepięknej jakości. Zobaczcie, zresztą ja tam mierzę Wam do moich imu, tych bucików takich z wełny do leggingsów i właśnie super, super rzecz, czy na spacery, czy na jakieś wycieczki, czy no gdziekolwiek w zimie byście chcieli iść. Pogoda jest dosyć, wiecie, taka ostra zimowa. To już jest kurtka spokojnie na mrozy, więc jestem mega zadowolona. Ostatnia dzisiaj rzecz, ostatnie dwie rzeczy, które pokażę, to sukienka, którą ktoś mnie prosił o wystawienie. Jest na mnie ta sukienka bardzo obcisła. To jest Eska Lila Lu, fajna firma, bardzo fajny materiał, w dużym stopniu naturalny, już Wam powiem. 95% bawełny z elastan, plus elastan, jest taka to gruba sukienka, bardzo ładnie kształtuje sylwetkę, bo oczywiście widać mi tutaj, bo jednak ona jest na mnie bardzo obcisła, widać, że te kształty są widoczne, natomiast naprawdę jest to taki porządny, bardzo porządny materiał, ściskający, nie, właśnie nie wypływa wszystko w niej, tylko odwrotnie, ona trochę ściąga, kompletnie nie mój kolor, więc to wybaczcie. No ale też pokażę Wam teraz tą sukienkę do... aha, i ta sukienka, słuchajcie, możecie o nią pytać, ona nie będzie jakaś droga, bo to też ta osoba chce po prostu odsprzedać, a nie mało zapłaciła i jest ona nowiutka, ta sukienka. I do niej pokażę Wam taki żakiet, który też kupiłam Vive Profit i jest to z fajnym składem rzecz. 42% wiskozy, 40% bawełna, ma tylko dodatek w sumie 16% poliakrylu i poliestru. 100% acetatowa podszewka, czyli z wiskozy, fajnie, bardzo fajny. To jest taka M-ka, słuchajcie, na pewno to jest M-ka. Mi się podwinęła podszewka, ona... I to jest taki żakiet w stylu Chanel. Jeżeli ktoś lubi beże i mu jest dobrze w takich złocieniach, w tego typu kolorach, kremach, no to jest super piękny żakiet. I znowu teraz właśnie te lekko wcięte żakiety z takimi mocniejszymi ramionami są bardzo modne. Piękny, przepiękny żakiet. Bardzo dobry stan, zobaczcie sobie. Prosty, ale w ogóle te Chanel rzeczy są bardzo fajnej jakości, są super. Ja bardzo lubię ten styl, ten tweed Chanel. Pokażę Wam też ten żakiet teraz do kremowych właśnie spodni, do kremowej koszulki i do tych, bodajże do tych właśnie białych kowbojek.
taki jasny, pastelowy strój. Tak jak mówię, to jest zupełnie nie moja kolorystyka. Jest ten żakiet też na mnie o rozmiar za duży, więc będzie on dostępny dla Was. Słuchajcie, jeszcze mam kilka rzeczy w nawiązaniu. Mam nadal takie kowbojki skórzane, bardzo dobrej jakości też. Made in Spain, hiszpańskie kowbojki, skórkowe. W środku skóra, wszystko, słuchajcie. Brązowe, czekoladowe, rozmiar 36. Jeżeli ja w nie wchodzę, ale to jest takie 36-36,5. Bardzo, bardzo fajna wysokość obcasu, bardzo wygodne. No i są praktycznie jak nowe te buciki. Słuchajcie, takie buty kosztują naprawdę około 500 teraz, więc te buciki akurat będą za 9 dyszek dostępne, więc możecie też pisać. 36-36,5, tak jak mówię. Możecie się zwracać. Mam same kowbojki dzisiaj, więc super, bo w najmodniejszych trendach tutaj, żeby Wam pokazać jeszcze, przypomnieć, mam taką torebeczkę za 70 zł ze skóry, bardzo piękną, z obszyciami. Naturalna skóra również by pasowała właśnie do tych brązowych kowbojek. Nawet do tych bordowych fajnie wygląda, bo jest takiej ciemno-czekoladowej skóry z takim lekkim odcieniem borda. No i naprawdę jest przepiękna. Bardzo ma ładną też podszewkę. Taka mała torebeczka na dokumenty, jak wychodzimy. No patrzcie, jak fajnie nawet do tego wygląda. Także torebeczkę możecie również sobie zakupić. A pokażę Wam jeszcze jedną piękną rzecz. Gioxy nowe, rozmiar 37. Wiecie co, ja mam za dużo butów i rzadko noszę brąz, więc postanowiłam je udostępnić, ale mają piękny kolor brązu akurat. I to są takie małe koturniki, ale schowane. Wiecie, jaka to jest firma Geox. To jest bardzo droga marka, oddychające buty. Tutaj to, co widzicie, to jest gumowa podeszwa. Widzicie, że są nowe, z naklejką. Gumowa podeszwa, dlatego kłaczki z mojego dywanu się do niej przyczepiły, ale są nowiutkie. Oddychające podeszwy, patrzcie, nowe buty w środku całkiem. Naprawdę pięknie wyglądają, mają tylko otwarty paluszek tutaj. No, tu widać, nawet są tutaj te dziurki z tego oddychającego systemu widoczne. Nowiutkie buty w pięknym odcieniu brązu. Zobaczcie, do mojej brązowej spódnicy skórzanej. Specjalnie przymierzyłam, żeby Wam zaprezentować, jak super kolor i jak fajnie można takie buty też super do spodni ograć. Mogą być jeszcze spokojnie w jesieni, jak jest słonecznie, bo one mają tylko paluszek tu odkryty, a tu są wszędzie zakryte ze skóry. Idealne buciki, zapraszam Was serdecznie. No i słuchajcie, już teraz zapraszam Was na kolejny filmik. Będę już po badaniach, może już będę coś więcej wiedzieć, co się dzieje z moim oskrzelem, coś tam się skręciło, skurczyło, dlatego mam takie dziwne rzeczy i czasem nie mogę mówić. Zdarzają się momenty, kiedy mam takie dziwne kaszel napadowy. No ale będę mieć właśnie moje badania, więc może coś Wam konkretnego powiem. Mam nadzieję, że niedługo wrócę do normalnego trybu życia, do pracy takiej w pełni, bo już mam dość, powiem szczerze. Moi drodzy, no i właśnie tak jak mówiłam, będzie znowu haul lumpeksowy, będą stylizacje w kratkę, inspirowane również Diorem, między innymi. Także zapraszam Was na kolejny filmik. A, jeszcze jedną rzecz zapomniałam o tej sukience powiedzieć. Sukienka, którą miałam w Paryżu, ona jest z wełny, z mango, to jest Eska. Wiecie co, ja rzeczywiście po zastanowieniu stwierdziłam, że ona chyba by była lepsza dla osoby nieco niższej, tak o 5 cm niższej, około 1,60 m. Ze względu na to, że troszkę tutaj mam ją krótką i dość wysoko w stanie, bo ona powinna być raczej tak w pasie tutaj. Mi to za bardzo trochę podchodzi do góry. No i ja mam też dość szerokie ramiona, co no, w tej sukience nie jest dobre. To jest sukienka do raczej takich typowych kobiecych ramion na S-kę, więc albo ewentualnie na XS-kę, wtedy będzie po prostu więcej luzu. Ale sukienka, zobaczcie, jaki ma piękny materiał. No jest w ogóle, jest śliczna, przepiękna. Także piszcie o tą sukienkę, ja sporo za nią zapłaciłam, mimo że na Vinted, ale no, miałam ją tylko w Paryżu i no i w zasadzie tyle, no bo stwierdziłam, że jednak nie jest mi to komfortowe głównie, wiecie co, już tam pomijam, że może niektórym się nie podobać, że mi to tak bardzo przylega tutaj w ramionach, ale po prostu przy ruszaniu się to też nie jest zbyt komfortowe, no jednak komfort przede wszystkim. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, piszcie, co się Wam najbardziej podoba, oczywiście piszcie do mnie w ogóle. Pozdrawiam serdecznie, cześć!